Cóż, design stylista, no może nie będę rzucał wszystkich do jednego wąka, żeby ich, wiesz, też go powiesić koło tego z Multipli z Dżuka, nie? Ale oto całkiem fajne, ciekawe, inne takie. Słuchajcie, no w porównaniu do tamtego mini naszego sportowego, mamy tak samo długie drzwi, które nam elegancko otwierają do wejścia naszej kabiny. Oczywiście to już jest wszystko, auto jest po lifcie, to już jest rocznik 2.7, tak dobrze mówię? Tak. 2.7. Że jest auto po lifcie, a tył mamy tutaj sobie, słuchajcie, klameczkę chytamy, o, i mamy podobne otwieranie jak w Merwie tej nowej. No i zobaczcie, jak jest w środku, pokażę ładnie. Oczywiście fotele skórzane, to jest taka wersja dość fajnie wyposażona. Powiedziałbym też oczywiście skóra, mamy kurtyny. No, co do designu, nie będę się wypowiadał. Pozostawiamy to wam. Środek, ta konsola środkowa, no dużo się nie zmieniła, ten zegar troszeczkę zmodyfikowany, elektroniczne wyświetlacze, troszeczkę więcej, powiedzmy, plastiko, chromu. Tak, to raczej większość takich modyfikacji to tutaj nie widzę. Koła te same, standardowe. A i powiem ci szczerze, ten nasz niebieski, znaczy Asi niebieski, jest mega utwardzony i obniżony. Ten jest seryjny, tak, ale czułeś, jedzie fajnie, ale tą sztywność czuć, także one wszystkie są powiedzmy obniżone, usztywione w stosunku do powiedzmy innych aut. Co ten ma jeszcze nasz? No to pokaż tutaj. Mamy panorama dach otwierany w dwóch kierunkach niezależnie. Lampy już zostają, nie? Lampy zostają, tak. Na nadkolach. Maska otwiera się sama, bez lamp. Natomiast w tej wersji przedliftowej lampy idą razem z maską po prostu. Chociaż tutaj podejrzewam, że będzie... Nie, no dostęp do żarówek jest całkiem przyjemny. Też na siłownikach. 1.4 silniczek. No auto nie należy do zbyt lekkich, tak? Jak i tamten model, tak i ten. Także podejrzewam, że ten silniczek... Tak tam większych prędkości, może mieć swoje kłopoty. Dodatkowo, że tak na to. To jest seryjna opona tego samochodu. 205, 4, 5, 17, czyli jest na 17, tak? No, także te opony są dość szerokie, czyli opory toczenia są w miarę duże. To co? Przejedziemy się tym autem? Jak najbardziej. No, posiadaj. No, to tak, odpalamy. Tu zupełnie troszeczkę inaczej. Wkładamy sobie kluczyk, tak? I wciskamy guzik. No i już nam tutaj chodzi radyjko, audio, proszę, tunel, CD, AUX. Wszystko działa, nie? No proszę. No jest taka różnica, wyświetlacz tu, wejście na płytę do radia, te panele, przyciski guzików praktycznie stają bez zmian. Tu jeszcze mamy dodatkowo, słuchajcie, podgrzewanie foteli, tak, w tej wersji. To co, no i sterowanie klimą, prawda, standardowo. Nawiew, temperatura. A co tutaj jeszcze mamy? No, lusterka w tym przedliftowym, mamy lusterka w tym miejscu, sterowanie lusterek mamy tutaj. Natomiast tutaj mamy już je na drzwiach. No i mamy tutaj jeszcze przełącznik wyłączenia kontroli trakcji, prawda? I tak dalej, stabilizacji toru jazdy. To mamy tutaj wszystko w tym miejscu, a w starszej wersji jest to tutaj na tym panelu, nie?
Zegar prędkościowy, jak w Syrenie, 105, pozostaje bez zmian. No i cóż, jedziemy. To jeździ. To jeździ nawet. Jak na 1.4. A wiesz dlaczego? Bo skrzynia jest szóstka, ma krótsze przełożenia. Dlatego no, się no, szybciej auto zbiera. Ale powiem ci szczerze, chodzi fajnie. Chodzi fajnie. No, taka wygodna mini limuzyna. Mini limuzyna, oczywiście, że tak. Ja sobie pozwoliłem podpatrzeć cenę za to auto. To jest 34 900 plus 1300 opłat. Ale mamy dość całkiem fajne wyposażenie. Oczywiście, wiadomo, przedział, słuchajcie, osób zainteresowanych takim autem mini, to jest o, taki w porównaniu do tych, którzy chcą kupić, powiedzmy, Opla, Fiata, a Volkswagena. O, na tej zasadzie. A już co, jeżeli chodzi co najmniej o Country Club, no to już w ogóle, no ktoś musi takie auto przede wszystkim lubić. Dokładnie. W sensie w takiej budzie, tak? Bo samo mini, powiedzmy się, może wielu osobom się podoba, co już wiemy. Niektórzy są nawet posyłani i chorzy za tym autem, co też wiemy i widzimy. Natomiast Country Club no, ma specyficzną tą taką ten wygląd, tą kubaturę wewnętrzną. Nie wszystkim to się może podobać. Ale na pewno ktoś się znajdzie, kto to kupi, ponieważ widzieliśmy już kilka takich samochodów. Może nie tak dużo jak zwykłych mini, niemniej jednak one jeżdżą. Słyszysz szumku? Słyszę. 17, to jest to co mówiłem, one będą mówiły swoje, ale auto w porównaniu do Juke'a, popatrz, lekki no. Ruch kierownicą, leciuteńki i auto reaguje precyzyjnie na każdy ruch, o, nie ma tego bujania, jest sztywno się trzyma drogi, także myślę, że one wszystkie są po prostu sztywno zespolone te samochody, do tego rozmiar opon, zestrojenie zawieszenia i autko nam się trzyma, jest przewidywalne i prowadzi się go precyzyjnie, ale powiem ci, mimo wszystko jedziemy po nierównościach. Widzowie tego nie będą widzieć, my to czujemy i widzimy. On amortyzuje super te treny, tak? Tu w ogóle nie czujemy, że jedziemy po jakichś nierównościach. Natomiast nasz niebieski, wiadomo, ma rajdowe, typowo wyścigowo rajdowe zawieszenie, które produkuje firma w Stanach Zjednoczonych. Tam niestety to czuć, jednak tam zaś z drugiej strony jadąc na drodze szybkiego ruchu, no to sobie możemy pozwolić wejść z dużymi prędkościami w zakręt. No, ale powiem ci, fajnie się tym jedzie. Tak. Nie mogę się jedynie przyzwyczaić, że za mną nie ma, jak to się mówi, wiesz, końca samochodu, tylko mamy jeszcze ten karawan, tą karetkę z tyłu, tak? Dokładnie. Ciekawe, kim się kierował projektant, projektując to auto. Dobre pytanie. A jak ci się widzi ta deska? No ona jest bardzo podobna do tamtego, naszego pierwszego, nie? Tak, tylko tutaj taka kolorystyka już jest taka. Kolorystyka jest troszeczkę inna i tak mówię, no on już jakiś tam facelifting przeszedł, jakieś zmiany, ale to są głównie takie zmiany wizualne, przeniesienia przycisków, zegarów, tych pierdołek, a tak, bo to w większości przypadków się, on się tak niczym nie różni zbytnio, nie? Tak samo już nie mówię ten cały przód z zewnątrz, nie? Tak, dokładnie. Będzie jak się nim chce ruszyć, tak troszeczkę mu obrotów trzeba dać, bo trzeba czuć, bo on ruszył, ale jak się już nim ruszy, to on już fajnie, całkiem fajnie jedzie. Dokładnie. No. Takie przyzwoite autko. Dla rodziny. Dla rodziny. Która po prostu lubi szalony design samochodów. Tak. Lubi Bavaria Motors, lubi Mini. Co wam jeszcze możemy powiedzieć? O Jezus! Nawara, zmieścimy się czy nie? Z Nawarą. Musimy troszeczkę ściąć. Dzięki kolego. Co wam musimy powiedzieć, jakie doświadczenie już mamy po poprzednim miniaku. Bardzo dużo części do tego samochodu występuje tylko w oryginałach i niestety są one bardzo kosztowne i dużego psikusa w tych autach powoduje elektronika tych samochodów. Elektronika, układ trakcji, układ elektroniczny silnika, różne podzespoły, pierdołki elektroniczne potrafią być dużego psikusa, gdzie no nawet już ASO nie wspominam, bo to wiadomo, ale nawet dobrzy, zdolni elektromechanicy mają problemy. Także kupując takie auto, musicie o tym wiedzieć. Tu jak widzę, wszystko jest w porządku, żadne błędy się na mnie świecą, wszystko jest ok. Wszystko jest jak najbardziej cacy. Damy sobie dwójeczkę. Dwójeczkę. I jedziemy. Lekkie nasilenie na hamulec. O. Stoimy.
Nie, układ hamulcowy jazdy tego auta jest naprawdę, ma w każdym modelu taki sam, no jest po prostu bardzo dobry. Nie ma się do czego przyczepić. Kolorystyka wnętrza, no słuchajcie, no tutaj akurat mamy egzemplarz wyposażony w skórę. Wyposażony w skórę w takim, a nie innym kolorze, takim brąz. Ona jest zbliżona do tego koloru, który mamy na zewnątrz auta, do tego mamy tutaj jakieś takie, prawda, jasne wstawki. Także to jest kwestia gustu, w jakiej wersji to auto znajdziecie. Ten jest takiej. Fajna akcja z tym szyberdachem, niestety nie możemy go wam teraz otworzyć, bo jak widzicie pada. Nie chcemy, żeby tutaj zalało naszego miniaka. No ale ogólnie dużo daje ten otwierany dach, jest tak jaśniej w środku, nie? Dość jasne jest w środku. Jeśli to auto nie powoduje, że to auto nie jest takie nudne, takie smutne, takie szare. Także ten Country Club, ale właśnie z tym panorama dachem, fajny gadżet. W lecie otworzysz sobie, nie? Jedziesz, dwie panienki z tyłu stoją, machają wszystkim hello. W bagażniku nam się zmieści, nie wiem, dmuchany ponton, grill i krata piwa chyba, nie? No tak, można by to oscylować. Weź tak to jeszcze przyłokasz tą deskę z bliska. Oczywiście, tak, w każdym mini mam obrotomierz przed sobą. Mamy prędkościomierz tutaj, jeżeli sobie życzymy prędkość, możemy sobie tutaj wyświetlić na monitorku, zmieniając po prostu ustawienia komputera pokładowego. Także nie ma problemu, będziemy 37 na godzinę, nie trzeba tutaj cały czas skupiać się na tym centralnym wyświetlaczu, nie? No. Także całkiem ok. Co kto lubi? Co kto lubi? Powiem ci, przyspiesza fajnie, naprawdę fajnie, ładnie przyspiesza. Reczka płyt jest. Tak, CD changer i tak dalej, no to już nie jest takie, wiesz, no jednak, słuchaj, czegoś ludzie wymagają od wersji, która jest tak zwanym wersją poliftową, tak? To nie jest tylko dołożenie jakichś gównianych chromów, troszeczkę to wyposażenie tego auta musi już ulec zmianie oczywiście na lepsze. Gasimy sobie, proszę, tutaj wszystko ładnie nam się świeci. Dobra, to ty może jeszcze pokaż środeczek autka po kolei. A ja wyjdę i popatrzę na niego na zewnątrz i popatrzę, jak w nim wyglądasz. Odczep się.